Gdzie jesteśmy, Lidruś? Na dworzu. Do latarni idziemy. Tata, co to jest za latarnia? Tam, gdzie stoją panie tak. Nic poważnego nie nagram. Dobra, przy okazji, gdyby ktoś nie chciał wywody Słowowie, to tutaj też znajduje się taki domek do góry nogami, można zwiedzić. Ojej, jaka kolejka, zobaczcie. No trudno, musimy czekać. Maszynownia. Szliśmy do latarni, tak? Wszyscy pędzą na górę, a my na razie patrzymy, co tutaj jest na dole. Można różne rzeczy poczytać. Co przy dzieciach będzie tu. To co, idziemy na górę, tak? Dobrze. No i Lili z tatą weszli już na górę, a my tutaj czekamy, bo okazało się, że mogą dzieci wejść dopiero od 4 lat. Jest 12:31, czas start, zobaczymy, ile czasu zejdzie im wejście na górę. Kolejne pomieszczenie, gdzie można poczytać. Co tu mamy zrobić? Zobacz, lampy takie, soczewki, lampa gazowa. Tu są miniatury innych latarni, tak? Nad morzem. Wyszliśmy tutaj na zewnątrz. Już jesteśmy na pewnej wysokości. No tak tu na razie jeszcze niziutko. Wysoko? Choć może mamie pomachamy. Gdzie ta mama tam jest? Gdzie jest mama? Tu jest! No idź dalej, idź jeszcze dalej, idź. Mama! Mama! No i są! Zajęło im to równo 5 minut wejście stąd tutaj. Czas starty jest 12:38. Zobaczymy, ile zajmie im dojście na sam szczyt. Oj, tu wchodzimy gdzieś na górę. Nie pędź tak, bo tata nie nadąży. Można, to idziemy dalej? Szliśmy na samą górę, ojeja! Ale wysoko! Nie jest wcale tak gorąco, to da się wytrzymać. Jakie piękne widoki, zaraz cię tata podsadzi troszkę, co? Takie światło teraz świeci. Zobacz, jak daleko tam jest morze. No nie widać mamy. Mama jest na dole. Zaraz zobaczymy, czy tam nie będzie jej widać, jak będziemy schodzić. Mama nas nie widzi na pewno. A może widzi? Chyba są na górze i machają. Ale nie jestem pewna, czy to oni. Tak, to oni machali, to mam potwierdzone, zajęło im wejście na tą drugą część 8 minut, czyli całość wejścia od samego dołu do góry zajmuje 13 minut, więc nie jest tak źle. Jak było, kochanie? Bardzo wysoko. Zejście zajęło wam jakieś 9 minut, zejście, a wejście 13. Liruś, no i jak? Bardzo się podobało, tak? Ale widoki były co? No, fajnie było. Gdzie teraz jedziemy, Liruś? Plac zabaw. Do plac zabaw, do Ocean Parku. Powiedział nam GPS, że jesteśmy na miejscu. Jakoś nie widzimy tego Ocean Parku. Tu?
Witamy, tak. A tam się wchodzi, tak? A tak, mamy tylko 4 godziny na zwiedzanie. Tylko? No podobno 3,5 zajmuje, więc 4 godziny to mówię, że tylko przy trójce dzieci. O kurczę, tego to się nie spodziewałam. Zobaczcie, jak tu stromo. Tak, my tu będziemy podchodzić. Nie, chyba niestety w drugą stronę będziemy musieli podejść pod górkę. O kurczę! O, jaką trasę przyszliśmy. To gdzie idziemy najpierw? Kierunek zwiedzania, tak? Tutaj można sobie kierować takimi samochodami. O, dostaliśmy taki samochodzik. I linii kieruje. Są takie tory przeszkód różne. O, rozjedzie mnie! No, tu można trochę czasu spędzić na jeżdżenie. Weszliśmy do takich domków. Wieloryb błękitek. Wielorybku. No halo! Halo, gdzie wy jesteście? Tutaj jesteście, mam was belki. No dzień dobry, czego się chciałem. Wow! Jaka ciekawa gromada łapic. Jaka duża. Jaka duża? To jakby taka róża zjadła, to by w ogóle nawet się nie zakrztusiła. Wiecie, co moja córka wymyśliła? Że ona chce zdjęcie, ale nie z tym, tylko ona chce zdjęcie przy dużym kamyku. Przepraszam, ty nie chcesz zdjęcia przy dużym kamyku, tylko ty chcesz usiąść na dużym kamyku. No, udało się. Była na dużym kamyku. Będziemy patrzeć, jak wieloryb oddycha. Hop. Uwaga! Ale! Poszła woda! No, to możecie tam biec. Już? Tak. No już. Ja myślałem, że to tak z 10 sekund chociaż potrwa. Co tutaj jest? Tu są wielkie klocki. No i tutaj możemy siedzieć z godzinkę. O, tu minęliśmy obrzadki. I teraz idziemy do takiego tunelu. I co się nam wynurzy z tego tunelu? Róża, co tam jest? Plac zabaw? Mega bladzowa! Jeja, no to po prostu teraz mamy 1,5 godziny do końca, do zamknięcia.
I coś czuję, że po prostu stąd nie wyjdziemy do samego końca. Dmuchańce, więc naprawdę dużo, dużo siedzenia i to jest wszystko w cenie tutaj pobytu. Ja chyba tym filmikiem kończę naszą wizytę w Ocean Parku. Wydaje mi się, że warto tak naprawdę. Wydaje mi się, że troszeczkę dziwnie to jest prezentowane, że to jest wszystko Ocean Park i że te makiety jako rzecz kluczową, ponieważ dla tych małych budynków najważniejszy jest ten plac zabaw, samochody, klocki. Tutaj jest naprawdę dużo rzeczy takich, które wcale nie są związane z tymi makietami. I te makiety są właściwie chyba tylko takim dodatkiem do całości, jeśli chodzi o takie maluchy przynajmniej. A ja kończę, bo mi się rozładowuje telefon, więc uciekam i bawię się z dziewczynami i idę tam. Pa, pa. Cześć kochani, ja myślałam, że to będzie koniec filmu, ale kilka dni temu rozmawiałam z pewną panią, która ogląda mój kanał. Serdecznie pozdrawiam. I dyskutowałyśmy na temat właśnie Ocean Parku. I ja lubię takie dyskusje, więc ja w ogóle was bardzo serdecznie zachęcam do dyskutowania i rozmów na moim kanale na różne tematy. Rozmawiałyśmy odnośnie gustów i odnośnie tego, że to miejsce, ten Ocean Park, to jest jeden wielki kicz, dużo plastiku i że nie warto tam nie warto po prostu chodzić tam z dziećmi, bo krótko mówiąc, tylko pokazujemy im zły smak, złe gusta i że to nie warto i że to jest bez sensu. I chciałam się do tego odnieść, bo widziałam w opiniach w internecie na temat tego Ocean Parku takich właśnie negatywne opinie. Przepraszam, to Jaśmina. Odnośnie właśnie tego, że to jest właśnie dużo plastiku i że bez sensu w ogóle tam chodzić. I niestety muszę się nie zgodzić z tym. Po pierwsze, te makiety to jest tylko takie jakby tło, otoczenie, a jest tam tyle innych atrakcji dla dzieci, że wydaje mi się, że naprawdę tak ciężko to nazwać tak naprawdę teraz Ocean Parkiem. Ale jeśli chodzi o same makiety, to te makiety mają pokazać wielkość zwierząt, mają pokazać to, jak faktycznie wyglądają zwierzęta morskie. I mi się wydaje, że to zadanie zostało zdecydowanie spełnione. To jest miejsce dla naprawdę małych dzieci. A nie jest to dla jakichś tam, nie wiem, nastolatków, tylko jest to dla najmłodszych, którym właśnie chcemy pokazać jak jak takie zwierzęta wyglądają. Pokazać, jak te zwierzęta są duże w stosunku do nas. Ja nie będę teraz wydawać ileś tysięcy na wyjazd na drugi koniec kontynentu. Co, kochanie? Też chcesz być na filmie? Żeby wyjechać na drugi koniec kontynentu, żeby pokazać dziecku wieloryba. Bo to jest po prostu niemożliwe, tak? Żebym ja coś takiego wykonała. Jedyną opcją, żebym mogła pokazać dziecku, jak duże są te zwierzęta, różnorodność tego morskiego świata, to mogę właśnie pokazać w takim Ocean Parku. Więc naprawdę nie czaję tego, że ktoś się zafiksowuje na temat tego, z czego są te makiety zbudowane. Jest dużo komentarzy, że te rzeczy są już niestety zniszczone. No ludzie je niestety niszczą, bo jak wszyscy sobie robią przy tych makietach zdjęcia, dotykają, głaszczą i tak dalej, no to niestety niszczą. No taka jest prawda. I też rozumiem, że nie będą co pół roku tych makiet wymieniać, bo to po prostu
jest nieopłacalne, krótko mówiąc. Natomiast to, co wydaje mi się, jest do pokazania. Jeśli inaczej, jeśli my rodzice chcemy dziecko czegoś nauczyć i chcemy mu pokazać to właśnie, co ja chciałam pokazać, to jesteśmy w stanie to zrobić. Natomiast jeśli chcemy pokazać dziecku, że wszędzie jest brudno i że wszędzie jest dużo ludzi i że te makiety są z plastiku i że nie warto, to tak, to też to możemy pokazać. Tylko mi się wydaje, że to nie o to chodzi i że dziecko ma się fajnie bawić, a nie słyszeć narzekania rodziców, jak tam ich tu jest źle i beznadziejnie. I że trzeba pokazywać dzieciom różne rzeczy, nawet tylko po to, żeby po prostu dzieci mogły sobie później same wybrać i powiedzieć, że nie, mamo, ja chcę gdzie indziej. I ja się bardzo naprawdę cieszę, że mamy takie miejsca, bo jak ja byłam mała, to mogliśmy oglądać tylko muzeum rybaka czy coś w tym stylu, a że teraz mamy po prostu inne miejsca, dużo naprawdę takie ciekawsze i takie, że faktycznie te małe dzieci nie nudzą się słuchaniem jakichś różnych historii, oglądaniem, nie wiem, jakichś tam starych łyżek czy starych sieci, tylko mogą naprawdę zobaczyć coś, co dla nich jest czymś wow, tak? I oprócz tych makiet jest mnóstwo innych atrakcji, więc jeśli macie maluchy takie właśnie dwuletnie, czteroletnie, sześcioletnie, to jest naprawdę atrakcja dla nich i ja polecam. Jeśli macie jakieś inne fajne atrakcje nad morzem, które chcielibyście polecić, to pod spodem wiecie co robić, piszcie w komentarzach. I widzimy się w kolejnym.